Siostro! Ile razy ja mówiłem siostro, że ja pazochy nie piję? Siostra pije taki żużel przez cały dzień. Ja się po tym nie dziwię, że siostra chodzi taka zdziwiona. Teraz czekaj, człowieku, aż te fusy opadną. Siostra, poprosi tam pierwszego pacjenta. Pan Roki? Bobo. Proszę. A, dzień dobry. Dzień dobry. Panie Roki, a co pana do mnie sprowadza? A, badanie przed walką. Panie Roki, ale to nie do mnie, ja nie mogę panu pomóc, wie pan? Panie Roki, musi pan do specjalisty pójść. Panie Roki, no nie mogę pana... Musi pan zrozumieć... Oczywiście, panie Roki. Panie Roki. Five. Nie, panie Roki, oczywiście, że pomogę. Panie Roki, no, przecież oczywiście, że pomogę. No jak nie pomogę, jak pomogę, panie Roki. Dobrze, to może zanim zaczniemy, to ja panu usunę to, co panu tam w nosie zalega, nie? Zalega coś, prawda? No gruszka, no spokojnie, gruszeczka jest. No, come on, come on. Nie, nie, panie Roki. Dobrze, to nie jest taka gruszka. To może zaczniemy. Ja na początek zbadam panu wzrok. Proszę zasłonić swoje prawe oko. Prawe. Dobrze, poczekamy. Panie Roki, prawe, nie lewe. Dobrze, panie Roki, może być pana prawe, dobrze. Niech pan zasłoni oko i niech pan czyta litery z tablicy, tak? Nie, nie, panie Roki, to jest W. To jest W akurat. Wzrok bardzo dobrze. Wzrok bardzo dobrze, dobrze. Panie Roki, to może teraz słuch zbadamy. Niech pan patrzy przed siebie i niech pan za mną powtarza. 6. Come on, come on. 6. Come on, come on. 6. 6. Kawa panu powie. O lekarzach. Panie Roki, bardzo dobry dowcip, no. No u mnie wszystko w porządku, panie Roki. Panie Roki, zdrów jak byk! Zdrów jak byk! A co? Przecież ja się na bykach znam, nie? Przecież jestem weterynarzem. Hey, you wanna fight? You wanna fight with me? You wanna fight?